Dzień dobry, Kłanie Psińsko. To jest pierwsza z trzech dzisiejszych porannych rozmów. Za godzinę będę rozmawiał z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. O 9:00 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Ale teraz rozmawiam z profesorem Włodzimierzem Marciniakiem, byłym ambasadorem Polski w Rosji i na jednym z najwybitniejszych polskich rosjoznawców. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Panie profesorze, jak pan pisał swoją książkę Rozgrabione Imperium o upadku Związku Radzieckiego i budowie Nowej Rosji, to myślał pan o tym, że 20 lat później będzie pan mógł napisać Rozgrabione Imperium 2, powrót Jedi? Właśnie nie Jedi, powrót Vadera. No, to oczywiście mogę się przyznać, że ta książka chyba jest napełniona pewnym optymizmem, aczkolwiek jeden z moich przyjaciół, komentując tą książkę, powiedział mi, że powinienem więcej sympatii okazać ludziom, o którym piszę. Nie, tak, ona nie była przepadnie przepełniona jakąś sympatią do tych ludzi, do tych polityków tamtejszych. Natomiast moje pytanie brzmi, czy to, co widzimy tak naprawdę, panie profesorze, to jest po prostu odbudowa, taka gwałtowna, już ostateczna odbudowa imperium? Ja pamiętam, jak pracowałem w ambasadzie w latach 90. jako radca polityczny, wtedy dostaliśmy zadanie, żeby zrobić jakąś prognozę rozwoju sytuacji politycznej w Rosji. I ja napisałem jedną z wersji tej analizy i wyszło mnie, że do władzy dojdzie jakiś pułkownik. Nie pomylił się pan specjalnie. Znaczy, nazwiska nie znałem, to się od razu przyznam, ale chyba nikt go nie znał. Połowie lat 90. pan pisał, że do władzy wejdzie pułkownik i pod koniec lat 90. do władzy dochodzi Władimir Putin. No tak, tak to wyszło. To trochę było na zasadzie, wtedy pisałem na zasadzie przekory, bo w tych naszych kręgach analitycznych panowała taka opinia, że to się musi skończyć, ta demokracja w Rosji, jakiś generał weźmie władzę. No, panu znam, ja postawiłem na pułkownika. No dobrze, ale panie profesorze, kim jest właściwie Putin? Dobrze, a czy Putina można teraz powstrzymać? Bo rozmawiamy w sytuacji, no, w której udzielają się emocje, przynajmniej mnie się udzielają. Jak słyszę, że kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa są wojska, bo Putin naczytał się historię o II wojnie światowej i postanowił zdobyć Kijów po prostu. No i pytanie brzmi, czy coś lub ktoś jest w stanie go jeszcze powstrzymać? W tej chwili Rosja weszła na ścieżkę działań zbrojnych. I oczywiście tylko porażki militarne są w stanie powstrzymać. Nie ma żadnego politycznego, żadnej politycznej formy nacisku na Putina, które by go... Nie sądzę. Czyli właściwie sankcje też na nim nie zrobią żadnego wrażenia. No jeśli wierzyć temu, co mówi na przykład prezydent Biden, to w swoich kontaktach on, czy w ogóle politycy amerykańscy, jasno przedstawili scenariusz możliwy. Ja z tego wyciągam wniosek, że Rosjanie wzięli to pod uwagę i potencjalną cenę sankcji postanowili zapłacić. Czyli oni sobie to wykalkulowali, że tyle zapłacimy, trudno, ale nam się nadal opłaca. No nie wiem, czy nie popełnili jakiegoś błędu oczywiście, bo ja tej kalkulacji nie znam, no, ale zakładam, że oni tak dobrze zostaną wprowadzone sankcje. My jesteśmy gotowi. To jest po pierwsze. Po drugie jest ważny czynnik czasu. Zapewne, no to jest moje przypuszczenie, nie jestem w końcu specjalistą w zakresie wojskowości, Rosjanie będą dążyli do szybkiego zwycięstwa. No na to wygląda rzeczywiście. Skoro ruszyli natychmiast na Kijów, to chodzi o symboliczne zduszenie tego oporu, zainstalowanie. No właśnie, i czy chodzi o to, żeby tam szybko zainstalować jakiś nowy rząd, który przywiozą na swoich czołgach? Sytuacja wygląda w ten sposób, że w gruncie rzeczy ta agresja jest agresją zapowiadaną od dawna. I nie bardzo rozumiem, na czym... Jak funkcjonują politycy państwa współczesne, zwłaszcza europejskie, ponieważ o tym wszystkim Putin mówił. To się nie wydarzyło nic, co... Mówili też o tym Amerykanie, to prawda. Tak, i teraz o tym, że ich celem, że oni nie uznają władz Ukrainy za władze legalne, oni mówią od 2014 roku. Tak jak mantrę powtarzali
pamiętam z własnego doświadczenia, to nieustannie była ta fraza, że nastąpił przewrót wojskowy. Czyli ich celem jest osadzenie rządu marionetkowego w Kijowie. Jest 10 po 7. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador Polski w Rosji. Panie profesorze, no dobrze, pan mówi, chcą osadzić rząd marionetkowy. Rozumiem, że chętnych do zasiadania w tym rządzie nie zabraknie. Pamiętam, w Moskwie chodziła taka żartobliwa fraza, że jeśli chodzi o stosunki z Ukrainą, to Putin się nie uspokoi, póki Miedwiedczuk nie zostanie prezydentem. Tak. Każda inna wersja odpada, jest aby nienaturalna i może być zaakceptowana jako tymczasowa. Oczywiście nie przywiązujmy się do tej postaci, ale... A właśnie, kto to jest? Proszę powiedzieć, kto to jest naszym słuchaczom? Znaczy, to po pierwsze chodzi oczywiście o polityka tego typu. No to jest dawny szef administracji prezydenta. Ojej, czy on jest jakoś rodzinnie powiązany przez kumostwo z Putinem? Czyli chodzi o kogoś, kto jest wprowadzony w krąg zależności czy powiązań osobistych. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że dobrze, kierowca Putina, no. Może zostać mniej więcej. Kierowca Putina może zostać prezydentem Ukrainy. Dobrze. Tylko taką wersję Putin uznaje za normalną. Wczoraj za Sławomir Dębski, szef pismu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówił u nas, że Putina można powstrzymać, można go pokonać. Pokonać go mogą tylko Rosjanie, po prostu wymieniając go. No tylko czy oni mają na kogo? Bo był przecież Dmitrij Miedwiediew, który był prezydentem. Ale on bardzo szybko położył uszy po sobie, oddał ten, po kadencji odszedł grzecznie i znowu miejsce na Kremlu zajął Władimirowicz Putin. Kilka dni temu mogliśmy obejrzeć spektakle teatralne, nagrane wcześniej. Jeden z tych spektakli nosił tytuł Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Jeśli dobrze rozumiem rosyjską kulturę ludową, to co się tam wydarzyło, to się nazywa po rosyjsku Krugawa Japaruka. Czyli? Czyli zmowa milczenia, zmowa zbiorowa. Putin wszystkich przepytał na okoliczność tego, czy oni są za. No, kilku się pomyliło, bo nie wiedziało za co, ale nie wiedziało za czym są. Uczestnika. Tak, no niektórzy... Ta scenka... Tak jak Naryszkin, który już poszedł dalej. Tak, ale ale kiedy on poszedł dalej? Bo on najpierw mówi, że trzeba dać partnerom zachodnim jeszcze ostatnią szansę. I tu został skarcony. Co, proponujecie kolejną rundę negocjacji? Ale skądże? Panie profesorze... Ale co to znaczy? To znaczy, wszyscy są powiązani, wszyscy są odpowiedzialni. Tak? To pewnie... W świadku przestępców jest to często stosowane, że wszyscy staną przed sądem. Pewnie nie staną, ale wszyscy są odpowiedzialni. Radio RMF, nie ma na kogo wymienić. Radio RMF24, to bardzo źle zabrzmiało. Nie ma kogo na kogo wymienić. Radio RMF24, interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy z panem profesorem Włodzimierzem Marciniakiem. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, bo to brzmi w sumie, okej, nie będę udawał. Spodziewałem się trochę takiej odpowiedzi, bo interesuję się bardzo rosyjską polityką i tam rzeczywiście nie ma na kogo wymienić. Nie ma nikogo, znaczy oczywiście chętnych do tego, żeby zostać carem na Kremlu, to znalazłoby się w Rosji paru. Natomiast nie ma nikogo, kto miałby jakiekolwiek realne poparcie elit rządzących Moskwą, a tylko taki mógłby objąć władzę na Kremlu, bo tam nie będzie przewrotu, bo tam nam się czasami wydaje, a czy by go nie można po prostu zastrzelić, tego Putina, takim, i wtedy ktoś tam przyjdzie taki lepszy. Ale pan się mnie o to pyta? Tak. No właśnie, czego go nie można? No bo jeżeli słyszymy, że to jest wariat, tak? Coraz więcej osób mówi, że on jest po prostu niezrównoważony. No to ludzie sobie naprawdę tak mówią. To, wie pan, to ja to słyszę od taksówkarza dzisiaj. A czy, proszę pana, panie redaktorze, a jego by nie można po prostu zastrzelić? No tak, ale to jest de facto uznanie, że się niczego nie da zrobić.
Tak. W 2020 roku. Ale sam pan mówił, że był... się niczego nie da zrobić, panie profesorze. Przed chwilą pan to powiedział. Że się nie da niczego zrobić, nie ma go na kogo wymienić. No tak, tak. No, nie, no ja mówię, że pomysł zastrzelenia no jest pomysłem. No nie, no dobrze, no bo można by go przekupić bombonierką, no ale on się nie skusi na słodycze, bo ma swoich dużo. Nie można mu zaproponować niczego, czego on już nie ma. Prawda? Czego on nie ma? Nie ma wieczności. No dobra, chciałbym go pamiętać. W 2020 roku Tatiana Cieryszkowa, kosmonautka, wystąpiła w Dumie z ważną deklaracją, że nikt nie chce, ażeby Putin odszedł. No to jest czasami nazywane dowcipnie o wiecznych rządach Putina. I wszyscy się ucieszyli z tego powodu, bo na ogół establishment był przerażony, że jakaś rotacja, zmiana i tak dalej. Ale kosmonautka proponuje, żeby on żył wiecznie, tak? To jest bardzo ciekawa perspektywa, tylko co dalej? Jakby jak kosmonautka no nie wiem, czy ona jako upełnomocniona przez siły kosmiczne ma podstawę do, że tak powiem, takiej sugestii, ale wyraźnie to zostało przyjęte. Ale to oznacza w praktycznym ujęciu rządy dożywotnie. Ta procedura, której ja powiedziałem, że ona przypomina no właśnie tą zbowę zbiorową, krugową parówkę, a de facto jest, że tak powiem, zagwarantowaniem tego stanu rzeczy. To znaczy oni wszyscy razem poszli tak daleko, że się już nie można wycofać. Wszyscy razem, no dobrze, to znaczy, że w elicie władzy razem, nie ma nikogo, już nikogo, kto miałby tam jakąś pozycję, do kogo można by się było zwrócić i powiedzieć, słuchaj, nie no, z tym wariatem on nas sprowadzi. Ale wszyscy są uczestnikami tej operacji. Każdy, tak powiem, złożył no, w jakimś sensie przysięgę wierności, pójdziemy do końca. I w całej Rosji nie ma nikogo, kto by mógł zastąpić Władimira Putina. No ale to kręcimy się wokół tej samej tezy, to znaczy ludzi, którzy potencjalnie tym krajem by mogli rządzić, są mądrzy, rozsądni i odpowiedzialni, jest wielu, ale... Przecież Władimir Putin to także robi, aby zagwarantować sobie pełną swobodę działania na przyszłość w Rosji. Znaczy, panie profesorze, w tej agresji przeciwko Ukrainie no, chodzi o różne rzeczy. I o stosunki z Zachodem, i o samą Ukrainę, ale także i o władzę osobistą, dożywotnią Władimira Putina. Jak daleko Putin się chce posunąć, pana zdaniem rzecz jasna, bo my tego na 100% nie wiemy. To znaczy, mówiąc wprost, czy on się zadowoli Ukrainą, czy następna nie będzie Łotwa na przykład, bo będzie miał mniejszość w okolicach Dyneburga, która też będzie żądała ochrony? No taka mniejszość się znajdzie wszędzie, bo to na tym nie musi być mniejszość. W opisie takiego pojęcia jak ruski mir, tam się mówi o wszystkich tych, którzy mówią po rosyjsku, to o mnie. Lubią rosyjską kulturę. No to ja. Więc pan... On mnie będzie bronił? Panie Władimirze, nie nada. Jeśli pan poprosi, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Nie, ja tutaj paradowałem w koszulce, że dziękuję tobie Boże, że ja nie mam skal. Więc ja raczej w tej sprawie... No ale jak się pan przyzna do błędów młodości? Okej. To zawsze mogę poprosić Putina o interwencję. I będzie nie, to... Nie, ale mówiąc zupełnie serio, no bo jeżeli oni rzeczywiście w nowym mirze, czyli w takim nowym swoim ładzie światowym, sprowadzają to do takiej sytuacji, no to jest do granicy absurdu. Znaczy Putin ma prawo wejść wszędzie, bo zawsze znajdzie wariata, którym powie ratuj wołowa. No tak, tak było zawsze. Iwan III zaczął wojnę z Litwą, dlatego że twierdził, że prawa jej córki prawosławnej żony księcia litewskiego są naruszane, ponieważ na Zamku Wileńskim nie zbudowano cerkwi i wystąpił w obronie prawosławnej, która w ogóle o to nawet nie prosiła. No naturalnie. Także jeśli tyle wieków się broni innych, to już weszło w pewne przyzwyczajenie. No, notabene ja tą frazę, że my mamy takie przyzwyczajenie, że innych wyzwalamy, to jak najbardziej słyszałem. Takie przyzwyczajenie, taką prywyczkę mają. Prywyczka, to się nazywa. Prywyczka, tak.
A my wyzwalamy. Chcą, nie chcą, wyzwalamy. Wie pan co, to wszystko mnie bawi, chociaż nie jestem pewien, czy powinienem się przyznać do tego, bo z drugiej strony, jak zaraz otworzę informację PAP-u, że rakiety spadają na Kijów, że alarmy lotnicze są w każdym większym mieście, oprócz tych, które już są zajęte przez wojska rosyjskie, to się z kolei gotuje krew. Czy my, jako Europa, jesteśmy zupełnie bezradni? Musimy na to patrzeć, jak ginie Ukraina. No, a jesteśmy gotowi sami ginąć? Tak, to jest pytanie, którego pan nie powinien zadawać. No to jest, no tak, tak, bo no cóż można powiedzieć. Panie profesorze, dobrze, na koniec Włodymyr Zełenski dziś rano oświadczył, że dotychczasowe sankcje są niewystarczające. Czy w ogóle są jakiekolwiek sankcje, które byłyby wystarczające, które by cokolwiek zmieniły? No w tej chwili nie. Przecież to i Biden, i Johnson wyraźnie mówią. Prowadzą sankcje, które zniszczą gospodarkę rosyjską. Ale to musimy pamiętać, że zapewne oni to wzięli pod uwagę, albo sądzą, że im się uda, że zdążą, że tak szybko zajmą Kijów, czy doprowadzą do kapitulacji, żeby uciekną. Ale ja przypuszczam, że część rosyjskiego establishmentu chce widzieć Rosję jako kraj autarkiczny, izolowany od świata i wypchnięty na margines. Myślę, że perspektywa, że Władimir Putin będzie miał pozycję na arenie międzynarodowej porównywalną, to może z pewną przesadą, Saddama Husajna czy Slobodana Miloszewicza, ich nie przeraża wcale, a być może jest przedmiotem marzeń. Wie pan co, muszę zakończyć tę rozmowę z panem. I to nawet nie dlatego, że czas mnie goni, tylko po prostu pan mnie dobija tymi opowieściami. No, ale na co pan liczył, przepraszam. Nic. Bardzo, bardzo państwu serdecznie dziękuję. Włodzimierz Marciniak, był ambasador Polski w Rosji. Tak, mój dobry, stary znajomy. Włodku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Robercie. Następnym dziękuję. Razem bądź jakiś taki. Jeśli jest za co. No właśnie chciałem ci powiedzieć, no nie ma za co. Właściwie nie dziękuję ci serdecznie za tę rozmowę. Bardzo państwu dziękuję, że państwo tego wysłuchali. Nie ma tak jak rano wpaść w dobry nastrój. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.